Cześć. Dzięki wielkie. Jeżeli kojarzycie taki temat, który się nazywa expectations management, to jest właśnie robienie tego źle. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witam was znowu, witam was po raz w sumie drugi na Test Warezie. Pierwszy mój raz na Test Warezie był w tamtym roku. Było bardzo fajnie, a patrząc na to, jak to wygląda w tym roku, jest jeszcze fajniej, więc strasznie się cieszę, że tu jestem i fajnie, że dostałem to zaproszenie. Mogę się tu pojawić i mogę wam trochę coś opowiedzieć. Dzisiaj chciałem was zaprosić na prezentację w sumie troszkę nową. Jej tytuł jest A Proper Gun Makes Testing Fun. Jest to nowa prezentacja. Pierwszy raz ją prezentuję w ogóle. Mam nadzieję, że przy tych oczekiwaniach, które zostały odpowiednio rozbudowane, nie będzie to jakoś ten. Znaczy, jeżeli będzie jakiś feedback, właśnie, jeżeli będzie feedback, tak jak mówię, jest to pierwszy raz, to bardzo chętnie usłyszę waszą opinię. Dobra, więc przywitaliśmy się. Dla tych, z którymi się nie znam, ze dwa słowa o mnie. Ja jestem Tomek, z niektórymi się nie miałem okazji poznać, więc pracuję na co dzień we Wrocławiu. Pracuję we Wrocławiu w Ocado Technology jako Software Development Manager. Menadżer, jak wiadomo, to jest strasznie brzydkie słowo i nikt nie lubi menadżerów, ale ja staram się być w miarę fajny, miły i tak dalej, a nie być Januszem managementu. I to, co robię tak na co dzień, to jest... Opiekuję się kilkoma zespołami. Po prostu staram się budować środowisko, żeby zespoły, z którymi pracuję, miały wszystko, czego potrzebują, żeby po prostu robić swoją robotę dobrze. Bo nie po to się zatrudnia ekspertów, żeby im mówić, co mają robić. Przecież to jest głupie, nie? Jest taki mem. I hire the best people just to see how they walk out of my door. No nie? Więc nie. Ale dobra, nie przyszliście tu słuchać mojej autobiografii, więc przejdźmy do prezentacji. A proper gun makes testing fun. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? O czym chciałem dzisiaj z wami porozmawiać? Chciałem z wami porozmawiać troszkę o performance. Performance sam w sobie, wydajność aplikacji, testowanie wydajności aplikacji, mierzenie w ogóle wydajności, czy aplikacja jest wystarczająco wydajna, czy niewystarczająco wydajna, no jest trudnym tematem. Nie jest to proste, zawsze jest to takie... Czy to już jest to, czy to już jesteśmy tu, gdzie powinniśmy? Więc sam performance to jest takie słowo, ale to, o czym chciałem wam opowiadać troszkę, to jest ten dobry performance, dobra wydajność, kiedy to się dzieje. I jak przygotowałem się do tej prezentacji, to ten temat performance'u gdzieś sprawdzałem, czytałem trochę i jest to trudne, prawda? I jest jeszcze jeden problem, o którym gdzieś tam też dyskutowałem z wieloma osobami, że performance ma to do siebie, że jest w tej części tak zwanej testów niefunkcjonalnych, prawda? Co to oznacza? To oznacza, że myślimy o nim zazwyczaj, kiedy jest już trochę za późno. Właściwie pierwsze chciałem zadać pytanie, w sumie czemu powinniśmy się w ogóle przejmować performance'em? Why should I care at all? Dlaczego to jest ważne? No, jest ważne, bo i tu chciałem przejść właśnie do tego, że to jest testowanie niefunkcjonalne i ono zawsze jest robione gdzieś na końcu, gdzieś, kiedy już jest trochę późno. Bo to, nad czym się bardzo często skupiamy, to są te testy funkcjonalne, prawda? Czy nasza aplikacja robi to, co powinna? Czy ona działa poprawnie? Skupiamy się nad tym bardzo mocno, a zapominamy o tym, czy ta aplikacja działa wydajnie. Albo zapominamy, albo po prostu brakuje na to czasu, bo było coś niedoestymowane, coś się przeciągnęło i gdzieś to, co zostaje niesprawdzone w ostatecznej wersji, to jest właśnie ten performance zostawiony gdzieś na końcu. Bo założenie jest takie, że jeżeli aplikacja działa dobrze, to przecież ludzie będą z niej korzystać, prawda? To jest tak i tak jest często, nie? To jest tak jak na zasadzie, kurde, jak rzucą karpia w Lidlu na święta i nieważne co się dzieje, ludzie się tam rzucają, będą stać w tych kolejkach, będą tam się szarpać o to rybsko. No i można tak, no można, ale raczej teraz użytkownicy oszukują czegoś lepszego, oczekują dobrego serwisu, oczekują dobrych, sprawnych, wydajnych aplikacji, z których wygodnie się korzysta. Nie zawsze to, że aplikacja działa poprawnie i robi to, co powinna, jest wystarczające. I problem z performance'em jest mniej więcej taki. Problem z performance'em jest taki, że nigdy tak naprawdę nie wiemy, kiedy on nas trafi, bo to, że aplikacja działa sprawnie, to, że aplikacja działa dobrze i na moim komputerze przecież wszystko działa, to często nie wystarcza. Kojarzycie, jak się dzwoni z życzeniami sylwestrowymi tam, no siema, siema, nie pijemy, nie? Kojarzycie, jak jest. I wtedy mamy ten pik cały tych telefonów. I sieci padają, bo nie są na to przygotowane. I to jest właśnie to, ta wydajność aplikacji, nad którą się nie zastanawiamy, bo zastanawiamy się często nad tym, czy to po prostu działa, uderza nas w tym najmniej oczekiwanym momencie, kiedy wszystko idzie dobrze, a w pewnym momencie przychodzi taki pik, coś się dzieje i aplikacja klęka. I na to trzeba być przygotowanym. I słuchajcie, nie potrzebujemy szukać jakoś zbyt wielu przykładów, bo jak zobaczymy sobie
takie klasyki, jeżeli chodzi o performance fail w naszym rodzimym tutaj środowisku, w naszym kraju. Słuchajcie, podejrzewam, że wszyscy mieliście do czynienia z czymś takim, pewnie wszyscy, a jeżeli nie, no to i tak słyszeliście. Każdy z nas pisał coś takiego pięknego, co się nazywa matura, prawda? I kiedyś to tam chyba takie te oceny z matury przychodziły i były i tak dalej, a potem powstały systemy informatyczne, żeby sprawdzać te swoje wyniki. I odkąd one powstały, to co roku czytamy piękne artykuły, tutaj proszę bardzo, rok 2017, serwery CKE znowu padły, maturzyści czekają, nie mogą się doczekać na swoje wyniki matury. Co roku jest to samo, bo przecież cała aplikacja działa, wszystko działa poprawnie, nie? Tylko cholera z tego ludzie korzystają 2 dni w roku. To, że ona działa sprawnie przez pozostałe 363 dni, co z tego? Ona jest potrzebna 2 dni w roku, wtedy ma działać. I w co roku mamy to samo i koniec, no nie? Tylko, że akurat z maturzystami to jest jak tymi klientami Lidla, co się rzucają na karpie, oni będą siedzieć i klikać do 5 rano i odświeżać, nie? Więc jeszcze pół biedy. Ale słuchajcie, żeby było... O, no pewnie. Ale większy fail. Nie wiem, czy pamiętacie wybory samorządowe w 2014. Muszę zapamiętać ten żart, bo jest dobry. Słuchajcie, no ale wiecie, co się stało, nie? 2 biednych studentów, którzy napisali chyba w ramach praktyk tą całą aplikację, no i przecież wszystko działało. Przetestowane, super, nie? Tylko jak się okazało, że z wszystkich komisji zaczynają spływać głosy, a nie z jednego testu na jednym komputerze, to wszystko padło. I czekaliśmy na wyniki wyborów, nie pamiętam ile, chyba tydzień. I to są problemy performance'owe. Wydajność aplikacji, która nie jest testowana, no bo przecież jakoś to będzie, no. Przecież na pewno nikt nie zaloguje się w tym samym czasie. Nie jest to sprawdzane, jest to zawsze zostawiane gdzieś na koniec, nie mieści się w projekcie i potem kończymy z takimi właśnie kwiatuszkami. Ale słuchajcie, jest więcej. Chciałem wam powiedzieć coś więcej. Jakie gdzieś tutaj te problemy z testami wydajnościowymi, które są. Jeden z moich ulubieńców, znaczy, bo Invisible Gorilla, w ogóle kojarzycie ten filmik? To, gdzie ludzie sobie rzucają piłkę do kosza, trzeba liczyć podania, a przy środku przechodzi sobie gościu w stroju goryla i nikt go nie zauważa, bo się skupiamy nad tym, co widzimy, a nie widzimy szerszego kontekstu. I chciałem wam właśnie powiedzieć o tym troszkę szerszym kontekście, o rzeczach, których nie zauważamy, jeżeli chodzi o wydajność. I właśnie mój ulubieniec, Sheldon, i parę jego zabawnych faktów, a w zasadzie parę zabawnych faktów, które gdzieś mnie zdziwiły, które gdzieś przeczytałem jako wyniki badań i którymi się chciałem z wami podzielić. Pierwszy fakt, zabawny. To, że nam się wydaje, że strona działa dobrze, to wcale nie znaczy, że tak samo wydaje się użytkownikom. Okazuje się, że użytkownicy średnio oceniają czas ładowania strony 15% gorzej, niż on naprawdę jest. Niż on jest naprawdę. Czyli jeżeli nasza strona, nasza aplikacja wykonuje jakąś akcję, nie wiem, 5 sekund, to użytkownik powie, że no przynajmniej ponad 6 sekund czeka. To jest jego odbiór. Więc to, że my sobie myślimy, że ona działa wystarczająco dobrze, to, że czas nam się zgadza, który sobie założyliśmy, wcale to nie znaczy, że użytkownicy odbierają to dokładnie tak samo. Mogą to odbierać zupełnie inaczej. Więc to, że my coś widzimy dobrze, to wcale nie znaczy, że tak wygląda. Nie? Użytkownicy widzą rzeczy inaczej i nad tym się musimy skupić, nad tym, co widzą użytkownicy, jak oni to odbierają, a nie to, czy nam wydaje się, że coś działa wystarczająco dobrze albo niewystarczająco dobrze. I fun fact numer 2. I tu mnie zdziwiła skala. To jest 46%, więc prawie połowa osób, które korzystają z sklepów internetowych, twierdzi, że nie wróci do sklepu, który działa wolno. Nie wrócą na stronę, która działa wolno. To jest połowa użytkowników. Wiadomo, że jak będzie w Lidlu promocja na karpia, to i tak przyjdą, ale jeżeli oczekują jakiegoś lepszego serwisu, to może ich odstraszyć. Wydajność naszej strony może odstraszać. I to... w przypadku sklepów internetowych, w przypadku aplikacji, które działają tylko w internecie, przekłada się bardzo realnie na konkretne pieniądze. I taki przykład. Tacy koledzy z Google'a policzyli sobie troszeczkę te rzeczy i co im wyszło? Wyszło im, że jeżeli czas wyszukania opóźniony byłby o 0,4 sekundy, to będą tracić 8 milionów wyszukań dziennie. Każde wyszukanie równa się pieniądze, prawda? Bo oglądamy reklamy i tak dalej. Więc to w ogóle wyczytałem, jak czytałem dlaczego artykuł, dlaczego Google pokazuje tylko 10 wyników.
I to jest odpowiedź, bo każdy kolejny wynik to jest dłuższy czas ładowania. Oni znaleźli optimum, gdzie ilość wyświetlanych wyników pozwala trafić za pierwszym razem to, czego szukasz, nie trzeba przewijać do następnych stron, a zarazem tych wyników jest na tyle mało, żeby czas ładowania był jak najszybszy. Bo każde opóźnienie, nawet najmniejsze w wyświetleniu w wyniku strony, przekłada się na odpowiednio mniejszą ilość wyszukań, odpowiednio mniejszą ilość pieniędzy. Inny przykład, Amazon. Amazon policzył to jeszcze dokładniej, bo policzył w pieniądzach. Amazonowi wyszło, że jeżeli ich strona będzie działać po prostu o jedną sekundę wolniej, jedna sekunda wolniej, przełoży się to na 1 600 000 000 strat rocznie. Czyli ten performance, o którym gdzieś tam sobie, no przecież działa, no posiedzi to poczeka, no Jezus Maria, gdzie się spieszy? To przekłada się na konkretne wyniki finansowe. To nie jest tak, że to, że aplikacja działa wolniej, to trudno, klient poczeka i tak będzie zadowolony, przecież dostaje to, co chciał. No właśnie nie. Jedno jest to dostać to, co się chce, a drugie to jest dostać to w sposób wygodny, w sposób szybki, w sposób, który użytkownikowi odpowiada i go satysfakcjonuje. Dobra, testy performance'owe. Wstępik mieliśmy, to taki troszkę ogólnie o testach performance'owych. Ogólnie też szeroki temat, prawda? Bo tych testów performance'owych różnych rodzajów jest naprawdę sporo, bo mamy chociażby takie load testy, prawda? Czyli ładujemy stronę do jakiegoś poziomu, ładujemy ruch, czy tam stronę, aplikację, ładujemy ją do jakiegoś poziomu ruchem, no i patrzymy, czy ta aplikacja taki ruch wytrzymuje. Taki najprostszy test, prawda? No po prostu takie symulowanie, takie, tak, serwisy CKE w marcu. No ale dobra, trzeba by przetestować też inne rzeczy, prawda? Warto by było sprawdzić takie rzeczy, jak zrobić stres testy, czyli dopychać ten system. Jeżeli ładujemy jakiś ruch, no to dołóżmy więcej. Zobaczmy, w którym momencie ta nasza aplikacja klęknie. No i to, co by się na pewno przydało wielu serwisom, takim właśnie jak na przykład wyniki matur, czyli peak testy. No fajnie, że nasza aplikacja umie obsłużyć 10 użytkowników naraz, ale jak sobie poradzi, jak przyjdzie ich setka? Jak sobie poradzi, jak przyjdzie ich 1000, 10 tysięcy naraz w jednym momencie? Więc te peak testy to też jest inny rodzaj zupełnie sprawdzania wydajności. On się może przydać właśnie, nie wiem, raz, dwa razy w roku, ale jeżeli nie jesteśmy w tym momencie przygotowani, kiedy jest największe zapotrzebowanie na naszą usługę, to i wtedy ta aplikacja klęknie, to tracimy użytkowników, tracimy klientów. Jest jeszcze coś takiego jak endurance testy. Trochę jak load testy, ale zdecydowanie dłuższy czas. Słuchajcie, to, że jak testujemy sobie naszą aplikację i ją tam stawiamy gdzieś na jakimś środowisku testowym, potestujemy ją pół godziny i papa, no tak aplikacja zazwyczaj na produkcji nie działa, prawda? Nie wrzucamy aplikację na produkcję, żeby działała tam sobie pół godziny i potem ją zdejmujemy. Z reguły ona działa dniami, tygodniami i tak dalej. Więc też warto sprawdzić, czy nasza aplikacja, o ile przez na przykład 20 minut jest w stanie obsłużyć ruch, to czy jest to w stanie zrobić przez dzień, przez dwa dni i tak dalej. To jest na przykład bardzo dobry sposób, jak można znaleźć wycieki pamięci, bo to też jest parę przykładów, jest dużych faili, gdzie okazywało się, że przez wyciek pamięci aplikacja po miesiącu przestawała działać albo coś takiego. Warto to też sprawdzić. Więc tych rzeczy, które musimy sprawdzić, jest całkiem sporo. I jest jedna sprawa, to, że ich jest tyle, to jest jedno, ale nie warto się skupiać nad pojedynczymi rzeczami, bo nie wiadomo, która z nich tak naprawdę nas uderzy. Sprawdzimy endurance testy, wyeliminujemy wszystkie wycieki w pamięci, przyjdzie pik, leżymy. Sprawdzimy piki, jesteśmy przygotowani, nie wiem, mamy aplikację w chmurze, ona nam się ładnie zeskaluje, tworzą się nowe instancje, łykniemy to, ale mamy wycieki pamięci i po tygodniu nawet obsłużymy pik, ale po tygodniu i tak klęczymy i trzeba wszystko od nowa stawiać. Więc trzeba tak naprawdę dobrze sprawdzić wszystkie te rzeczy. I to jest kosztowne, to jest trudne, ale jest po prostu potrzebne. Jeżeli chcemy, żeby ta usługa była na naprawdę wysokim poziomie, żeby ona była wysokiej jakości, te wszystkie rzeczy trzeba po prostu posprawdzać. I dodajmy tutaj jeszcze jedną rzecz do całego obrazka, bo chciałem wam trochę opowiedzieć o tym, jak gdzieś te testy wydajności my robimy u siebie. Więc dodajmy sobie jeszcze jedną rzecz do obrazka. Projekt, przy którym ja pracuję, jest napisany, jest deployowany na chmurze, więc to jest jedna rzecz jest wygodna, ale jest też, ma to też swoje wady. To jest trochę komplikuje cały obrazek. Bo to, co zdecydowaliśmy się zrobić, to są mikroserwisy. O mikroserwisach było powiedziane przynajmniej parę razy. Trochę dobrze, źle. Dla tych, którzy mniej więcej kojarzą mikroserwisy, fajnie. Dla tych, którzy nie kojarzą, dosłownie pół słowa o różnicy między mikroserwisami a monolitem. Architektura oparta o mikrousługi, a architektura monolityczna. Monolit, taki wielki misiu, umie wszystko, zrobi sam wszystko, poradzi sobie,
ale jest po prostu jednym wielkim misiem. I ma wady jednego wielkiego misia. Nie, po prostu nie jest... Jeżeli chcemy, mamy wielką aplikację i ona zaczyna, przestaje nam działać, no to nie ma innej możliwości niż postawić drugą taką aplikację obok, bo nie jesteśmy tego w stanie inaczej wyskalować. Podczas gdy mikroserwisy, ja lubię to porównanie do ula i do tych pszczół. Pszczoły są małe, ale są bardzo wyspecjalizowane. Każda ma swoją bardzo dokładnie określoną rolę i robi swoją robotę. I tak samo działają mikroserwisy. Małe, autonomiczne aplikacje, które działając dopiero razem dają cały produkt. Ma to swoje zalety, ma to swoje wady. Już parę razy tutaj było powiedziane o tym, że mikroserwisy wcale nie są fajne. I chciałem wam powiedzieć też takie nasze trochę lessons learned, jeżeli chodzi o mikroserwisy, bo dużo się o tym mówi, czy warto? I tak ogólnie, jeżeli chodzi o mikroserwisy, to trzeba przyznać, że nie jest to nic nowego, prawda? Jeżeli te całe mikroserwisy, cała idea małych, autonomicznych serwisów brzmi trochę znajomo, nie? No bo było coś takiego, co się nazywało SOA. Service Oriented Architecture. I nikt o tym dzisiaj nie pamięta, a jak pamięta, to źle wspomina. Był taki koncept, umarł śmiercią naturalną, wrzuciliśmy go do szuflady, zasypaliśmy jeszcze wapnem na wszelki wypadek. Zniknęło, to była tragedia, nikt tego nie chciał używać. Jest pytanie, dlaczego SOA w takim razie sfejlowała, a mikroserwisy są wow i super cool? No i tak. Problem z SOA był taki, że jako koncept SOA, Service Oriented Architecture, to był bardzo dobry koncept, tylko trafił w zły moment. Skromnym moim zdaniem, po prostu cały świat IT nie był jeszcze na to gotowy. Przyzwyczajeni do monolitów, przyzwyczajeni do waterfalla, całą ideę lekkich, małych, autonomicznych aplikacji świat opakował w super ciężkie frameworki i zrobił z małych, autonomicznych aplikacji małe, autonomiczne kobyły i jeszcze chcieli, żeby one ze sobą gadały. I dlatego powstał cały protokół SOAP, który jeżeli ktoś kojarzy, alternatywa do Resta, cały protokół SOAP, który jest dramatem. Jednym jest po prostu ciężki, jest mnóstwo konfiguracji, te XML-e opisujące w każdym szczególe, co tam się dzieje. Przerost formy nad treścią. Idea, która miała być dobra, miało być to lekkie, sprawne, zwinne, okazało się, że było ciężkie, opakowane toną niepotrzebnych rzeczy i bezużyteczne. Ale jest coś jeszcze. Jest coś jeszcze, o czym gdzieś się zapomina, bo skupiamy się bardzo często na technicznych rzeczach. I słuchajcie, jak chcemy robić te mikroserwisy, to trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, bo nasłuchamy się na konferencjach, posłuchamy o świetnych przykładach, zobaczymy parę przykładów jakiegoś kodu i tak dalej i wydaje się, że to będzie działało super i oczekiwania są z reguły gdzieś tam takie, zrobimy mikroserwisy i będzie rewelacja, a potem wychodzi rzeczywistość i o tym już dzisiaj słuchaliśmy I okazuje się, że wcale nie, bo te mikroserwisy fajnie, że są małymi aplikacjami, łatwo je przetestować i tak dalej, ale okazuje się, że kurde, jak mamy tych aplikacji 200, to przetestowanie tego naraz już zaczyna być kłopotem. Narzuty komunikacyjne, to wszystko i tak dalej. Ale miało nie być technicznie, bo jest jeszcze jeden problem z SOA, z mikroserwisami, który nie ma nic wspólnego tak naprawdę z samą technologią. Słuchajcie, chciałem wam pokazać coś takiego. Nie wiem, czy kojarzycie, co to jest i kto to powiedział. Przeczytajmy na spokojnie. Już. Dobra. To coś to jest prawo Conwaya. Nie wiem, czy o nim słyszeliście. Prawo Conwaya w dużym skrócie, bo to jest tak rozpisane, tak jak on to powiedział, w dużym skrócie mówi, że jeżeli mamy organizację, która tworzy jakiekolwiek systemy, to jak zaprojektowane są te systemy, będzie zawsze odzwierciedlać strukturę komunikacji, strukturę organizacji w tej samej organizacji, w tej firmie. Innymi słowy, streszczając to do jednego rysunku, tadam, struktura organizacyjna przekłada się na architekturę, architektura przekłada się na strukturę organizacyjną. To jest powód, dla którego SOA failowała, to jest powód, dla którego mikroserwisy często failują. Słuchajcie, jeżeli chcecie mieć małe, autonomiczne aplikacje, które ze sobą gadają, to musicie mieć małe, autonomiczne zespoły, które ze sobą gadają. Jeżeli chcemy robić mikroserwisy, a pracujemy w miejscu, w którym rządzą silosy i deweloper widzi testera na Christmas party i tyle, to nie ma możliwości, żeby to zadziałało. Nie ma takiej możliwości. To jest prawo Conwaya i ono po prostu tłumaczy, dlaczego mikroserwisy, nawet jeżeli chcemy je zrobić dobrze, ale struktura organizacyjna jest niesprzyjająca, niestety, ale to nie pójdzie, to nie zadziała. Dalej. Wracamy do tematu, bo trochę odjechałem na stronę mikroserwisów, ale był feedback, że trochę z mojej prezentacji w tamtym roku fajnie, żeby powiedzieć o prawie Conwaya, więc stwierdziłem lessons learned, to teraz powiemy.
Wracamy do tematu. Testowanie wydajności. Testowanie wydajności, jak powiedziałem gdzieś na początku, proste nie jest, nie? No nie potestujemy sobie tak po prostu aplikacji. No a teraz mamy te mikroserwisy jeszcze do tego, więc jeżeli testowanie jednej aplikacji nie jest proste, no to spróbujcie z 200 aplikacjami. 200 małych aplikacji działających sobie niezależnie, każda może być zdeployowana w dowolnym momencie, ta działa, ta nie działa, ta jest, tej nie ma, tej jest 5 instancji, a tej jest jedna. Spróbujcie to zrobić w takim razie z 200 aplikacjami i przy tym nie uciec, nie? Bo jak się tak zobaczy, jakie to jest samo testowanie w ogóle mikroserwisów, nawet jeżeli chodzi o poprawność, jest trudne, a testowanie wydajności, gdzie dochodzi cała obsługa sieci i tak dalej, no jest, dochodzi jeszcze jeden poziom skomplikowania, więc no, nothing to do here, nie? Zmywamy się. Więc chciałem wam trochę opowiedzieć o tym, jak my to robimy. Bo jest to trudne i narzędzia, które są dostępne gdzieś tam do testowania wydajności, nie są też jakoś szczególnie przyjazne, przynajmniej takie mieliśmy wrażenie. I potrzebne było coś, co sprawi, że będziemy mieć taki boost, że to testowanie performance'u zacznie działać, zaczniemy to robić szybko, sprawnie i zacznie to przynosić jakieś wartości, jakąś wartość, że będziemy faktycznie w stanie cokolwiek zmierzyć. I o tym chciałem wam dzisiaj troszeczkę opowiedzieć. Więc jeżeli mamy takie mikroserwisy, mamy dużo tych aplikacji, to fajnie by było, jeżeli mamy zrobić jakieś testy wydajności, fajnie by było dobrze obstrzelać te aplikacje, no nie? Po prostu strzelać tymi requestami, ładować i tak dalej. Więc jeżeli chcemy strzelać requestami, no to przydałoby nam się broń, dużo broni, no nie? Cytat chyba dobrze znany z Matrixa. Swoją drogą, moje odkrycie w ogóle przy robieniu, inspiracja przy robieniu tej prezentacji, nowe źródło wszystkich memów i tak dalej. Ja się zawsze inspirowałem filmami, serialami, zresztą kto widział moje prezentacje, to wie, że oglądam dużo Simpsonów, Family Guy'a i tak dalej. Ale wiecie, co odkryłem? Jak Hollywood jest fajne, to Bollywood to jest mistrzostwo świata, nie? Więc Lots of Guns, wersja Bollywood. Więc polecam. Słuchajcie. Możemy mieć dużo tych broni różnych, możemy strzelać, ale tak naprawdę czy niewygodniej by było mieć po prostu jedną broń, która po prostu dobrze strzela, dużo? Kojarzycie, jak się to coś nazywa? To, z czego ładuje Neo? Gatling. Gatling. Gatling gun. I właśnie o tym Gatlingu chciałem wam dzisiaj trochę opowiedzieć. O Gatlingu, czyli o frameworku do wykonywania testów performance'owych. A dokładnie chciałem wam opowiedzieć, jak ten Gatling wygląda i jak się ma do innych rozwiązań dostępnych na rynku. No i dobra, najbardziej będę się posiłkował JMeterem, ukochanym JMeterem. Chyba każdy miał z nim trochę doświadczenia, ja miałem, wspaniale wspominam, dużo wtedy chpiłem. Więc pogadamy sobie porównanie aplikacji Gatling z innymi, w szczególności na przykładzie JMetera. Po pierwsze, będą trzy kategorie, w których zrobimy sobie porównanie. Po pierwsze, performance. I nie mam tu na myśli performance'u, jeżeli chodzi o testy wydajnościowe, tylko taką trochę incepcję. Pójdziemy sobie level niżej. Czyli pogadamy o wydajności narzędzia do sprawdzania wydajności naszej aplikacji. JMeter, inne, mają jeden lekki problem. One są trochę wolne. Natomiast Gatling, ludzie, którzy go stworzyli, zauważyli, że to w sumie mogłoby działać szybciej, no nie? Chcemy sprawdzać wydajność, więc co, będziemy używać niewydajnych narzędzi? Bez sensu. Więc oni stwierdzili, że napiszą coś lepszego. I cały Gatling tak naprawdę jest napisany w skali i jest oparty o framework AKKA. Nie wiem, czy kojarzycie to coś? AKKĘ? Mniejsza z tym. Ważne jest, dlaczego to działa sprawniej. Jeżeli chcemy symulować jakiś ruch na naszej stronie, w naszej aplikacji, to z reguły chcemy zrobić więcej niż jednym użytkownikiem, nie? Z reguły, jak mamy aplikację dla jednego użytkownika, to faktycznie wystarczy nam sprawdzać ją na komputerze tego użytkownika i będzie dobrze. Ale jeżeli chcemy mieć aplikację, z której korzysta wiele ludzi, to wypadałoby zasymulować wielu użytkowników. Więc problem z tymi wszystkimi aplikacjami, które mamy, jest taki, że one działają na wątkach. Jeżeli chcemy stworzyć jakiegoś użytkownika i symulować ruch, tworzymy wątek. Tymczasem framework AKKA oferuje coś takiego, co się nazywa model aktorów. Nie wiem, czy kojarzycie model aktorów. To jest taka alternatywa do w ogóle rozwiązywania współbieżności. Tak jak mamy wątki, możemy je synchronizować, to jest mniej więcej to samo. To jest troszkę inny, w ogóle jakby inne podejście. Inne i dużo lepsze. To są takie, znaczy dużo lepsze zależy do czego, też umówmy się. Wątki możemy synchronizować, wątkami możemy robić wszelką magię, jak ktoś umie wielowątkowość, a jest podobno na świecie jakieś trzy takie osoby. Jeżeli umie wątki, zrobi na nich wszystko.
aktorzy są to są proste, lekkie, pojedyncze jakby takie jednostki, które wykonują jakąś autonomiczną pracę. Komunikują się tylko asynchronicznie, nie można tego synchronizować, ale różnica jest taka, że jeżeli spróbujemy wywołać, nie wiem, 100, 200 wątków na takim laptopie, no to już ten laptop zacznie troszkę tak skrzypieć, wentylator zacznie głośno chodzić i tak dalej. Tymczasem wątków możemy, znaczy aktorów, możemy puszczać w tysiące, w dziesiątki tysięcy i nie ma najmniejszego problemu. Wątki są ciężkie, one się przekładają na procesorze, jeżeli zmieniamy wątek, wymagają synchronizacji i tak dalej. Aktorzy są lekcy? Jak to się odmienia? Lżejsi! Ja. A mówiłem o maturze, nie? Nie no, zdałem, ale polski to tak ledwo. Dobra, lżejsi są, więc możemy ten ruch symulować i nie obciąża to tak bardzo maszyny. Drugi temat. Jeżeli chodzi o wątki i tak dalej, te protokoły komunikacyjne, wątki z reguły spędzają czas czekając, blokując się i tak dalej. W Gatlingu zrobiono parę trików, żeby to działało szybko. Zastosowano Java NIO, czyli New IO, które jest szybsze. Robione są przy startach warm-upowe testy, które rozgrzewają całe protokoły do komunikacji, żeby to działało wszystko szybko i sprawnie. Ale są takie jakieś dodatkowa wisienka na torcie, żeby po prostu pokazać, że tam jest parę sprytnych pomysłów pod spodem. Twórcy Gatlinga zrobili parę fajnych rzeczy, żeby to wszystko działało fajnie, żeby to działało sprawnie. Jeżeli chodzi o performance, tyle. Druga sprawa, maintenance, utrzymanie tego wszystkiego. To, że mamy testy, to jest jedno. To, że narzędzie działa sprawnie, to jest jedno, ale ono produkuje jakieś testy, prawda? I te testy fajnie by było, żeby były utrzymywalne, żeby to było robione w sposób wygodny. Jak sobie tutaj porównamy mojego ulubionego JMeter'a z Gatlingiem, to jeżeli generujemy jakieś scenariusze JMeter'owe, prawda? To kojarzycie, w jakiej postaci one są zapisywane? Czym? No w moim również ukochanym XML-u. Piękne, statyczne pliki ważące megabajty i tak dalej. Statyczne pliki XML-owe, gdzie jest cały opis tego scenariusza. Tymczasem Gatling, to co nam generuje, to są scenariusze w skali. Skala, język programowania oparty o JVM-a, funkcyjny język. To co dokładnie Gatling robi, nie jest to czysta skala, oni mają swój DSL, czyli te scenariusze są w języku a la skala. W każdym razie możemy, to jest normalny programowalny język, to jest kod, możemy z nim robić co chcemy. Dlaczego ta różnica jest ważna? Jak ja pamiętam, jak robiłem testy wydajnościowe w JMeterze, to co robiłem? Wyklikiwałem tam przez godzinę to, co chcę zrobić, zapisywałem i ten plik z XML, ten wielki plik z XML lądował u mnie na dysku i tam zostawał. Bo tego nie było sensu wrzucać na jakiekolwiek, nie wiem, na jakiegoś gita czy coś, do naszego repozytorium. Spróbujcie kiedyś zrobić review XML-a, jak ktoś zrobi zmianę. Przyjemne? Jezus Maria, to za karę można robić, nie? Jak chcesz kogoś ukarać, to daj mu XML-a do review. Więc reviewowanie tego, tragedia, utrzymywanie w repozytorium, no można, no ale zmian w tym nie zrobimy. Kolejna rzecz, refactoring, reużywanie tego. Jak mamy ten jeden scenariusz, to nie można sobie zrobić w XML-a, że to teraz weźmiemy sobie tego stąd, powtórzymy 15 razy, zrobimy stąd, weźmiemy stąd. Po prostu jeden test, jeden scenariusz i koniec, i finał. Jeżeli chcemy zmienić naszych 15 testów na raz, to otwieramy XML-a po kolei jednego, drugiego, trzeciego, piątego i poprawiamy. Tymczasem skala jako normalny język programowania możemy tam zrobić wszystko. Możemy mieć nasze scenariusze, dla których stworzymy jakieś części wspólne, wyciągniemy jakieś rzeczy, całą konfigurację, czy na przykład jeżeli testujemy coś, nie wiem, po HTTPS-ie i potrzebujemy autentykacji, to możemy to wszystko umieścić w wspólnym miejscu. To jest po prostu normalny język programowania i możemy tam zrobić, co tak naprawdę chcemy. Możemy mieć po prostu czysty, ładny kod w naszych testach. Dawać go sobie do review, utrzymywać go, jest to po prostu o wiele wygodniejsze. I powiecie pewnie, że no dobra, no to co, trzeba umieć programować, żeby tego Gatlinga obsłużyć? I odpowiedź jest tak i nie. Nie, bo równie dobrze można wygenerować po prostu ten kod i go zostawić. Nie? To samo robimy w JMeterze, generujemy XML-a i on jest. Ale jeżeli chcemy skorzystać z tych dobrodziejstw, całego tego tego, że to jest kod, to jest skala, to fajnie by było trochę rozumieć, co tam się dzieje. I słuchajcie, to jest coś, co chciałem wam powiedzieć. Nie oszukujmy się, my idziemy cały czas w stronę tego, że wszystko będzie oprogramowane. Programowanie będzie częścią życia ludzi, przynajmniej tak na to wszystko tak wygląda. Coraz więcej programowania będzie, więc nie ma co się tego bać. Trzeba się na to przygotować i nauczyć. I w Gatlingu
tego programowania nie ma dużo. Jest to, nie jest to jakby warunek konieczny, żeby zacząć go używać, ale na pewno się przydaje i jest fajnym sposobem, żeby trochę tego programowania więcej liznąć i się nauczyć. I przejdźmy do trzeciej rzeczy, o której chciałem powiedzieć, czyli do usability. Narzędzia mają być wygodne, one mają działać, ale mają być też wygodne. Sama idea testów wydajnościowych to jest to, żeby to była wygoda użytkowania. Nie skupiamy się tu na poprawności. Ale narzędzia, z których korzystamy, też fajnie, żeby były wygodne w użyciu. Jest coś takiego jak UX, no nie, user experience, pojawiają się nawet role, no, zatrudniamy już powoli UX-u, pojawili się UX designerzy, UX architekci, kładziemy na to nacisk, prawda, żeby aplikacje były ładne, wygodne w użyciu, intuicyjne. Tymczasem, jak popatrzymy sobie na JMeter'a, no, tragedia trochę. JMeter, no wiecie, ten design był może w sumie fajny, ale wiecie, no jak kurde Facebook wyglądał tak, to wtedy było fajne. Ruszyliśmy trochę do przodu. Może warto by było stworzyć narzędzia, które są łatwiejsze w obsłudze, bardziej intuicyjne. Nie, że trzeba w 15 menu przejść, kliknąć gdzieś tam coś i wygeneruje nam się XML, którego nikt nie rozumie. Więc Gatling jest prostszy, jest wygodniejszy, tu jest o wiele mniej klikania i tak dalej. To jest akurat Gatling Recorder. Zresztą zaraz zobaczymy. Jest to narzędzie proste, ono jest wygodne, jest intuicyjne, nie ma tam dużo nie wiadomo czego, jakiegoś klikania i tak dalej, a są za to fajne możliwości. I w sumie, wiecie, akcje mówią dużo więcej niż słowa, a nawet w sumie więcej niż wszystkie obrazki, które wam pokażę. Więc to, co chciałem teraz zrobić, to pokazać wam tego Gatlinga na żywo. Jak to mniej więcej wygląda, jak to działa. Zaraz przerzucę się tutaj. Dobra, dalej mnie słychać? Słychać. Dobra. Teraz módlmy się, żeby wszystko zadziałało, nie? Zobaczymy sobie Gatlinga na żywo. A, nie mam połączenia. Nie mam połączenia z siecią, nie? Mamy licencję na serwerze, więc. A pół godziny nam wystarczy, zwłaszcza, że mamy 15 do końca prezentacji. 15 minut. Więc chciałem wam pokazać tego Gatlinga, jak wygląda na żywo. Właśnie to chcę zrobić. O. Widać? Lepiej. Dobra, więc to, co tutaj mamy, to jest bardzo prosty projekt z Gatlinga. To jest projekt, który można stworzyć w jakieś w porywach 17 sekund. Wystarczy wejść na stronę, skopiować URL do Maven Repo, gdzie jest archetyp, który tworzy ten projekt i go po prostu odpalić w IntelliJ, Eclipse, czymkolwiek. I startujemy z czymś takim. To jakby coś, gotowy scenariusz, jakby coś poszło nie tak, nie? Przygotowane. Ale spróbujemy na żywo trochę coś potestować. I dostałem tutaj od SI, jakąś taką małą aplikację, którą można by potestować, ale w sumie stwierdziłem, że może lepiej potestujmy na żywo, więc spróbujemy trochę przycisnąć stronkę tę z Vareza. Dobra, to co dostajemy w pakiecie. To są trzy klasy. Jedna jest z konfigiem. Jeden jest rekorder, w zasadzie jego uruchomienie, i jedno to jest engine, który uruchamia testy, które zrobimy. Więc słuchajcie, odpalimy sobie tego rekordera i spróbujemy nagrać jakiś test. Co on się nam tutaj ślicznie odpala? W międzyczasie będziemy musieli ustawić sobie proxy, żeby przejmować wszystkie requesty. Więc włączymy sobie proxy. O, i w międzyczasie tutaj otworzył nam się Gatling. Mam nadzieję, że go widać w miarę. Widać? Znaczy nie będziemy wchodzić w szczegóły, co tutaj jest, bo to jest dokumentacja, można sobie to przejrzeć. Ja wam chciałem pokazać, jak to działa i jak szybko można osiągnąć coś konkretnego, jak szybko można zobaczyć wyniki. Tutaj są jakieś tam, czy będziemy jechać, jakieś tam HTTPS-y, jakieś hasła i tak dalej, i tak dalej. To, co my zrobimy, to dodamy dwie rzeczy. Wyfiltrujemy sobie cały kontent statyczny, bo nas nie interesuje testowanie CSS-ów, jakichś JavaScriptów i tak dalej. I tutaj sobie dołożymy filtr, że będziemy testować tylko to, co jest testvares.pl. No i tyle. I start. Dobra, i teraz jak wejdziemy sobie w przeglądarkę i wpiszemy testvares.pl, nie ma internetów, zaraz będą. Wejdziemy sobie w przeglądarkę i wejdziemy na stronę na przykład testvares. Coś źle wpisałem, czy dobrze? O, to zobaczycie, że tutaj zaczynają być przechwycone requesty. Zaczyna się dziać to,
Gatling zaczyna zbierać to, co my robimy, więc wyklikujemy sobie pewien scenariusz użytkownika. Możemy to zakodować, a możemy to zrobić po prostu najprościej przez stronę internetową. Więc co? Nabijemy sobie po prostu wejść, no nie? Żeby było, że najpopularniejsze wejścia będzie Dubikowski. No, więc niech ich analitycy tam powiedzą, co się dzieje, nie? Więc dobra, gdzie ja tu jestem? Tu jestem, proszę bardzo. Tu, Dubikowski, więcej. Dobra. Mamy ileś requestów. Tak się nabija popularność. Zapisujemy. Stop and save. Zapisaliśmy nasz scenariusz i on teraz gdzie się pojawi? On się pojawi tutaj jako nasza nagrana symulacja. Nagrana symulacja to jest nazwa by default. Nie chciałem tego tam gdzieś zmieniać w tym toolu. Dobra, zrobimy sobie zmienimy nazwę na test Dubikowski. Dobra, to co nam się pojawiło, nie? To możemy sobie zamknąć. To, co nam się pojawiło, no to jest kod. To jest najzwyklejszy kod, to jest kod skalowy. I tu mamy opis całego naszego scenariusza. Czyli z tego wszystkiego, co wyklikałem, on zebrał wszystko, co ja robiłem na stronie, co się działo, nawet zrobił te ładne przerwy, żeby ten scenariusz był dokładnie taki jak użytkownika. Dopuszczania testów zmienimy to sobie na jakieś krótsze, bo po co czekać. A tu jeszcze widzę, że jakieś Twittery się załapały i tak dalej. Tak, Twitter feed, no tam był na stronie, to jest nam w ogóle do niczego niepotrzebne. Dobra, już, mamy scenariusz, który wyklikaliśmy, mamy go jako kod. I teraz wszystko, co musimy tak naprawdę zrobić, to wejść w nasz engine i go odpalić. Engine mamy w konfiguracji, gdzie są wszystkie nasze scenariusze. Jak widzicie, pojawiły się dwa scenariusze, jeden mój wcześniej przygotowany na wszelki wypadek, a drugi nasz nowy, który nabija mi wejść na stronę Testvareza. Więc dobra, chcemy sobie uruchomić ten zerowy, jakieś konfigi są niepotrzebne zupełnie, no i się odpala. No i on rusza i Gatling pod spodem wypisuje nam jakieś logi, wszystko nam puszcza, robi wszystkie requesty i zbiera wszelkiego rodzaju statystyki. Statystyki nam wypluwa w postaci bardzo przyjemnych raportów, które zaraz wam pokażę. Dostajemy ładną stronę, tą stronę sobie zaraz otworzymy. Aha, tylko sekunda, trzeba wyłączyć proxy, bo to sobie nie wie jak poradzić niestety. Więc proxy, wyłączamy proxy, cyk, apply. Proszę bardzo. I mamy jakieś wyniki. Tych requestów na razie nie było jakoś szałowo. W sumie tam jeszcze szły jakieś pod spodem i tak dalej. Jest ich w sumie 17 plus 1. I jak widzicie, już mamy pierwsze statystyki. Na nasze 18 requestów już mamy jakiś podział czasów. Do 800 milisekund poszło prawie wszystkie. Jeden okazało się, że już poszedł powyżej 800 milisekund. Jakieś pierwsze raporty w bardzo fajnej, takiej przystępnej, wizualnej formie. Więc już mamy coś ciekawego, już mamy coś konkretnego, nie? Tam jakieś responsy per second, requesty per second i tak dalej, liczba użytkowników. No ale dobra, powiedzmy, że słabym sprawdzaniem wydajności, jak mówiłem, jest sprawdzanie na jednym użytkowniku, nie? Poza tym analitycy nawet nie zauważam, że ktoś wchodził poczytać o mnie, jeżeli to był jeden użytkownik. Więc zrobimy trochę więcej. Dobra. Zrobimy sobie, przejdźmy do kodu. Weźmiemy sobie nasz scenariusz na warsztat. Mamy tutaj. Więc tu jest nasz scenariusz, jak widzicie jest inject at once. Tutaj w tym momencie definiujemy, co się będzie działo. I tu możemy sobie zakodować, zaprogramować dowolny scenariusz, który chcemy. Czy chcemy robić load testy, stres testy, czy chcemy zrobić peak testy, whatever. Tutaj możemy sobie wszystko zaprogramować elegancko. Więc no wrzuciliśmy na jednego użytkownika naraz. No może jest to mało atrakcyjne, ale zróbmy tak, zróbmy atak znienacka, no nie? Czyli zróbmy na przykład nothing for i zróbmy, że przez 2 sekundy nic się nie dzieje. Potem zróbmy na przykład naraz, nie wiem, użytkowników, powiedzmy 6, a co? A potem możemy zrobić jeszcze inne. Tutaj jest dużo różnych rodzajów ruchu, który możemy symulować. Dużo różnych rodzajów jakby akcji, które możemy symulować ruchu użytkowników, ilości użytkowników. Więc zróbmy sobie ramp users, czyli dołóżmy sobie jakąś ilość użytkowników, czyli na przykład, nie wiem, 10 w over, nie wiem, 5 seconds. Czyli będziemy symulować w ciągu 5 sekund przyjście na stronę 10 użytkowników i każdy z nich będzie wykorzystywał ten scenariusz, który wcześniej sobie nagraliśmy. No i teraz powinno być zdecydowanie weselej, więc zapisujemy to. Odpalamy sobie znowu nasz engine. I teraz będzie się już działo więcej. Teraz już powinno być zdecydowanie ciekawiej, w szczególności w raportach. Zero. Nie, bo teraz będziemy puszczać... Nie, teraz jest niepotrzebne proxy. Proxy było potrzebne, kiedy nagrywaliśmy scenariusz. No nie, bo on musiał przechwytywać wszystkie zapytania. Teraz już tylko uruchamiamy, więc proxy nie jest potrzebne.
No jak widzicie, tutaj już to chwilę trwa, bo ten scenariusz miał ileś tam czasu, no 5 sekund na ładowanie użytkowników, chwila przerwy. Dobra, koniec. Więc teraz zobaczymy sobie, co się tutaj podziało. Więc otwieramy znowu nasz raporcik do Chroma. I tu już jest ciekawiej. Tu już jest zdecydowanie więcej tych wyników. Ogólnie naszych requestów było 260. Jasna sprawa. Teraz będzie lepiej. Z naszych użytkowników, jak widzicie, już było 260, znaczy requestów było już 260 i do tych poprawnych, tutaj 16 takich i nawet 15 requestów, które trwały ponad sekundę. I zaraz zobaczymy, jak strona w ogóle, jak test2res sobie radził z taką popularnością, nie? Więc tutaj są jakieś dystrybucje i tak dalej. A to jest ciekawe, na przykład czasy odpowiedzi. Jak zobaczymy, co się tutaj działo, to jak widzicie, czasy odpowiedzi przy na przykład 8 użytkownikach, najgorszy czas był około 2 sekund. Tak jakoś tak koło sekundy. I widzicie, że jak coraz więcej tych użytkowników dochodziło, to zaczynają nam te czasy odpowiedzi mocno rosnąć. Tutaj oni dopiero przychodzili, to było kiedy zaczynali się użytkownicy, czy kiedy oni wchodzili w ogóle na stronę. Potem jeszcze zaczynają wchodzić na moją stronę, nie? Profil prelegenta. Więc tutaj już w ogóle zobaczcie, że te czasy odpowiedzi w momencie, kiedy zasymulowaliśmy cały ten ruch, znacząco poszły w górę. Czyli zasymulowaliśmy sobie jakiś taki mikropik, no ale w sumie można zobaczyć, że w tym mikropiku czas taki tutaj, ten na przykład w tym momencie najgorsze czasy, kiedy zaczynali ci użytkownicy wchodzić, były 600 milisekund, a tu już najgorsze czasy skoczyły nam do 2,5 sekundy, czas odpowiedzi. Więc no, chyba trzeba wyskalować troszkę serwery, co? Zasymulowaliśmy ilu? 15 użytkowników? No w tym momencie... No nie, no potem mi przyślą rachunek, kurde, za ten. Pójdzie na chmurze, łączy się autoskalowanie, potem dostanę fakturę, nie? No, ale słuchajcie, zobaczcie, co w sumie udało nam się zrobić w całe, jak dobrze patrzę na czas, 9 minut. Tak naprawdę w 9 minut nagraliśmy scenariusz, który jest sensowny, nagraliśmy scenariusz, zapisaliśmy go do kodu, trochę go przeprogramowaliśmy, zasymulowaliśmy jakiś ruch i dostaliśmy jakieś raporty, dostaliśmy jakieś wyniki. I tego Gatlinga, możemy w sumie wrócić do slajdów naszych, które są chyba gdzieś tutaj. Więc, zapomniałem o jednym, to jest włączone? Nie włączone. Zapomniałem o jednym fajnym slajdzie, że jest ten, czas na akcję z wrestlingiem. Więc był czas na prawdziwą akcję. Zobaczyliśmy tego Gatlinga tak naprawdę w praktyce. Wrestling to jest magiczne zjawisko, nie? Tylko w Stanach. Dobra, czas na trochę wniosków. Więc słuchajcie, to w te parę minut udało się wyklikać i zasymulować bardzo prosty scenariusz, to prawda, ale równie dobrze mogliśmy dobrożyć parę Ctrl-C, Ctrl-V i zrobić co 20 sekund pika o 200 użytkowników i zobaczyć, jak się aplikacja zachowuje. Dostaliśmy ładne raporty z podsumowaniem, więc zajęło to chwilę i dostaliśmy bardzo konkretne wyniki. I my tego Gatlinga zaczęliśmy używać wszędzie. Wszystkie load testy, które robimy, wszystkie raporty, które wysyłamy, ponieważ nasza aplikacja ma wymagania od użytkowników, że musi obsługiwać konkretne ilości zamówień, no sklep internetowy, więc musimy obsługiwać jakąś konkretną ilość zamówień, na przykład na minutę, na godzinę i tak dalej. Wszystkie testy i wszystkie raporty, które robimy, są w Gatlingu i to jest to, co pokazujemy. To są dane, które dajemy do klienta i mówimy mu, hej, zobacz, tutaj masz raporty, będzie działać. Wprawdzie nie mamy asercji, ale... nie, no żartuję. Więc... to, co chciałem wam powiedzieć, to, że ten Gatling jako takie narzędzie jest całkiem spoko. Jest naprawdę fajny. Bardzo lekki, bardzo szybki, da się zrobić fajne, konkretne rzeczy i dostać bardzo konkretne wyniki bez dużego kosztu. Tak naprawdę wystarczyło parę minut i mamy jakiś raport, zrobiliśmy jakiś test wydajności, prawda? No, ale wiecie, co ja zawsze mówię, nie? Ci, co byli już na paru prezentacjach, to jest to, co ja zawsze mówię i to, co słyszałem. I nawet jak byłem ostatnio w Budapeszcie, Karolina mówiła dokładnie to samo. Te narzędzia, te wszystkie rzeczy, to jest rzecz drugorzędna. To jest poboczna sprawa. Narzędzia są tylko po to, żeby zrobić coś konkretnego, ale to, co jest najważniejsze tak naprawdę i to, co zawsze mówię, to jest, żeby zacząć od tego why. Simon Sinek, w ogóle mój ulubieniec, polecam jego TEDa 20 minut Start with Why. To, po co chcemy osiągnąć jakąś zmianę, to po co chcemy coś zrobić, to jest podstawa, a potem jakie narzędzia tam wrzucimy, jakie zabawki, obojętne. To jest jakby coś, co chciałem wam powiedzieć. Gatling jest fajny, ale możecie go wcale nie potrzebować. Zobaczyliście w 10 minut, jest to nowa zabawka, można spróbować, można nie. Ale jak chcecie czegoś używać, jakiegokolwiek narzędzia,
to najpierw się zastanowić, po co my to narzędzie chcemy, co chcemy osiągnąć, czym dla nas jest jakość, jak jest jakość rozumiana w naszej kulturze organizacyjnej. Bo to, co wam chciałem powiedzieć na koniec, to jest to, że te narzędzia, te wszystkie zabawki, które mamy w naszym tym portfolio, które leżą na stole, młotek, śrubokręt i tak dalej, prezentacja o młotku była, młotek, śrubokręt i tak dalej, to są tylko narzędzia. Ale ich zastosowanie jest ważniejsze. I to, jakiego narzędzia będziemy używać, może wprost wynikać z tego, jaką mamy na przykład architekturę, jakie narzędzie się tu sprawdzi. To nie przez architekturę nam definiuje, jakie narzędzia będziemy robić. A nasza architektura, to co mówiliśmy gdzieś wcześniej, też prawo Conway'a, architektura może bardzo wprost wynikać z tego, jaką mamy strukturę organizacyjną. A struktura organizacyjna też nie bierze się znikąd. I tak naprawdę nad tym wszystkim jest coś, nad czym ja się zawsze najbardziej skupiam i co dla mnie jest najważniejsze i jest korem każdej organizacji, i to jest kultura. To, jaką mamy kulturę w naszej organizacji, jest najważniejsze. I praca, żeby zwiększać jakość szeroko rozumianą, to największa praca jest do wykonania tu. Jeżeli zmienicie kulturę jako QA, jako eksperci od jakości, jeżeli będziecie poświęcać swoją energię na zmianę kultury, żeby jakość była rozumiana, żeby jakość była wartością w naszej organizacji, to reszta rzeczy pójdzie prosto. To potem te wszystkie narzędzia, które chcecie zastosować, będą wychodzić od tak, bo będzie wiadomo, po co są, co chcemy osiągnąć, jak chcemy tym poprawić naszą jakość. Więc Gatling, zabawki, jak zawsze, fajne, ale ta kultura to jest to, co jest najważniejsze. To jest to, nad czym każdy powinien się skupiać. I tym, słuchajcie, chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Także dziękuję wam bardzo. Dzięki wielkie. I dzięki. I słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to jestem do waszej dyspozycji. Ja myślę, że mamy jeszcze chwilkę na dosłownie szybkie dwa pytanka, jeżeli... Śmiało. Jeśli ktoś się wstydzi na forum publicznym, to jeszcze zapraszam na szybką kawę. Tutaj jest? Dobra. Mogę? Ja mam takie pytanie, czy wy testujecie, robicie te performance testy w CI-u, gdzieś macie to podpięte i... Mogę tylko follow-up? Jak oznaczacie, kiedy jest fail? Jakie macie granice faila? Znaczy u nas było... granice faila to jest dobre pytanie, bo o tym mówiliśmy. Granice faila trochę zostały nam wyznaczone z góry, bo klient ma pewne oczekiwania, prawda? Sprzedajemy jakąś platformę klientowi i on nam mówi, no spoko, my będziemy płacić, ale tam wiecie, w godzinę musicie nam obsłużyć, nawet 5000 zamówień, powiedzmy. I trzeba przez cały system przepuścić ruch 5000 użytkowników z jakimiś na przykład pikami i tak dalej i zmieścić się w danych limitach. Twoje pytanie, czy można to podpiąć pod CI-a? Jak najbardziej, bo to jest najzwyklejszy projekt. Możesz to mieć, to masz jako aplikację, możesz to deployować i tak dalej. I CI, który triggeruje ci po prostu, to są normalne testy. Możesz je sobie, to, widziałeś zresztą, to była jedna klasa do uruchomienia. Nie chcę cię skłamać. Powiem ci, że teraz mieliśmy testy, które były osobno. Nie wiem, czy już są częścią CI-a, czy jeszcze nie. Będą. Możliwe, że już są, nie byłem od tygodnia w robocie. Czy struktura organizacyjna korporacji wyklucza możliwość stworzenia dobrej aplikacji na mikroserwisach? No i Tommy, już mijo. Słuchajcie, nie, to nie jest tak, że struktura organizacji korporacji... Bo jedna rzecz to jest korporacja, druga rzecz to jest struktura organizacyjna. Jeżeli w korporacji jest struktura organizacyjna, która wspiera małe, autonomiczne zespoły, multidyscyplinarne, cross-functional, to czemu nie? To jak najbardziej może zadziałać, no nie? Jeżeli mamy małą... Ja wiem, o czym ty, Tomek, mówisz, nie? Jeżeli mamy te silosy i tak dalej, taka klasyczna korporacja, waterfall i tak dalej, to wyklucza. Sorry, no po prostu nie. Nie możesz w waterfallu, nie możesz z zespołami, gdzie masz 50 deweloperów w budynku A, 50 testerów w budynku B, a biznes w budynku C, który jest 4000 kilometrów dalej, no nie. Nie stworzysz tego, Conway ci na to nie pozwoli. Ale jeżeli taka korporacja stwierdzi, że chce iść w tą stronę i budujemy małe, autonomiczne zespoły, robimy taką kulturę organizacyjną, niech to będzie nawet w jakimś jednym departamencie, no nie? W korporacji masz 50 tysięcy różnych departamentów, więc czemu jeden nie może działać tak? To wtedy jak najbardziej. Z kultury wynika struktura organizacyjna, a ze struktury organizacyjnej wynika to, czy możesz mikroserwisy zrobić, czy nie. Czy możesz zrobić je zawsze, nie? Chodzi o to, żeby zrobić je z sukcesem, to jest fajne. Więc odpowiedź, no da się, no ale to musi wynikać z kultury, z tego, czy ta korporacja chce pójść w taką strukturę organizacyjną, czy nie.
Dzięki Tomku. Pamiętajcie, żeby ocenić prezentację w aplikacji. Fajnie, żebyście dopisali parę słów uwag też. To cenne dla nas, ale też dla prelegenta, więc... Tak, ja jestem bardzo, bardzo otwarty na feedback, zwłaszcza, że dawno nie robiłem takiej ala technicznej prezentacji. Jak na mnie jest bardzo techniczna, nie? Ci, co mnie znają, to wiedzą. Podziękujemy raz jeszcze. Dzięki, Tomek. Dzięki wielkie bardzo.